Co do dzisiejszego rankingu nie jestem do końca przekonany, ale dostałem wiele wiadomości, było też wiele komentarzy właśnie odnośnie tego, żeby zrobić taki ranking, więc dzisiaj będzie moje top 5 spółek, które najmocniej skorzystają na krajowym planie odbudowy. Dlaczego nie jestem tego do końca przekonany? Ze względu na to, że tych pieniędzy jeszcze nie ma. Co prawda, rzeczywiście został ten krajowy plan odbudowy przyjęty, ale to nie oznacza, że od razu będziemy mieć te pieniądze. Zresztą pojawiają się coraz to nowe informacje odnośnie tego, że jednak te pieniądze mogą tak szybko nie popłynąć, więc można powiedzieć, że no, póki tych pieniędzy tu nie będzie, ja nie uwierzę w to. Że ten krajowy plan odbudowy, rzeczywiście będzie realizowany, będzie realizowany w miarę szybko. W tym momencie rząd mówi, że na jesień są możliwe te pieniądze, ale jeszcze raz powtórzę, nie zdziwię się, jeżeli w 2022 roku ich jeszcze nie zobaczymy, dlatego jestem dosyć sceptycznie nastawiony do tego rankingu, ale skoro takiej chcecie, no to też myślę, że warto już się zastanowić nad tym, kto może zyskać na tym krajowym planie odbudowy. Więc zanim przejdziemy do rankingu, najpierw na co te pieniądze mają iść? Jeżeli chodzi o KPO, no to tutaj jest powiedziane, że najwięcej, zdecydowanie najwięcej pieniędzy ma iść na te inwestycje zielone, elektromobilność i zielona energia. Zauważmy, ta część grantowa, grantowa jest największa w elektromobilności, za to pożyczkowa w zielonej energii. Czyli można powiedzieć, że te zielone inwestycje są najbardziej istotne. Zresztą, jeżeli chodzi o Ministerstwo Funduszy Polityki Regionalnej, to tutaj mówią o przykładowych działaniach inwestycyjnych i na czyste powietrze efektywność 17 miliardów. Rozwój kolei prawie 16 miliardów, farmy wiatrowe, morskie, między innymi ponad 14 miliardów, więc te zielone inwestycje to jest to, na co ma iść najwięcej pieniędzy. No więc już wiedząc, na co te pieniądze mają iść, możemy rozpocząć ten nasz ranking, a więc miejsce piąte. Na miejscu piątym Ondę. Spółka Onda jest to spółka, która w dużej mierze jest generalnym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Rzeczywiście w tym momencie na giełdzie im za bardzo nie idzie, jeżeli chodzi o ten kurs akcji. Trzeba przyznać, że cały czas spółka traci i nie jestem do końca przekonany, czy jeżeli chodzi o... Ten obecny kurs jesteśmy już na samym dole, aczkolwiek biorąc pod uwagę no, sam fakt KPO, myślę, że to jest spółka, która na tym skorzysta, ze względu na to, że oni są największym generalnym wykonawcą, jeżeli chodzi o farmy wiatrowe w Polsce. Mamy ponad 2,8 gigawata mocy z tych farm wiatrowych, też no prawie pół gigawata już z fotowoltaiki, więc to jest spółka, która mocno jest właśnie w tej transformacji energetycznej. No a co za tym idzie, skoro pieniądze z KPO właśnie mają iść na tę transformację energetyczną? ONDE myślę, że na tym zyska ze względu na to, że będzie po prostu więcej tych zleceń. Oprócz tego, na miejscu piątym, Execvo z ONDE, Polenergia. Pole Energia też spółka związana z farmami wiatrowymi. Głównie tutaj mówimy o wietrze, ale tutaj też w dużej mierze mówimy o między innymi właśnie wietrze na morzu. No bo tutaj jeżeli chodzi właśnie o Pole energię, oni w dużej mierze właśnie są w tym segmencie farm wiatrowych morskich, No, i tutaj mówimy o tym, że jeżeli chodzi o pole energię w liczbach, niecałe 300 MW projektów OZE w eksploatacji, ale już jeżeli chodzi o farmy wiatrowe morskie w rozwoju, to jest około 3 GW, więc ogromna moc. No, a jak mówiliśmy, jeżeli chodzi właśnie o KPO, duża część pieniędzy tam ma iść na wiatraki na morzu. Więc moim zdaniem, pole energia też może na tym bardzo mocno zyskać. No, a to jest spółka, która głównie jest znana z OZE z segmentu, z segmentu wiatrowego. Fotowoltaika też tam jest, ale to jest naprawdę mała część, jeżeli chodzi o całą pole energię. Dlatego ta spółka z ONDE ląduje u mnie na miejscu piątym. Na miejscu czwartym ASEKO, ASEKO Polska. Wiele osób może się zdziwić, jeżeli chodzi właśnie o to miejsce czwarte Aseco, no, to nie jest spółka, która jest skojarzona jakkolwiek z Oze, a jeżeli jeszcze raz wrócimy sobie do tych pieniędzy, no to w dużej mierze to ma, być właśnie, to ma być właśnie Oze. No ale z drugiej strony też mówimy, że część pieniędzy ma iść na transformację cyfrową. A biorąc pod uwagę transformację cyfrową i biorąc pod uwagę to, że jednak tutaj te pieniądze w dużej mierze pójdą do budżetu państwowego, no to prawdopodobnie Nasze państwo będzie chciało się zmienić na coraz bardziej przyjazne cyfrowo. Już możemy wiele rzeczy załatwić przy, przez ZUS. No, można założyć firmę. Teoretycznie mówi się, że to w ciągu jednego dnia można założyć firmę. No, przyznam, parę lat temu zakładałem. W teorii tak, w praktyce ciężko. Jeżeli chodzi o Aseko to ich klientami są na przykład Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, więc w dużej mierze mówimy tu o podmiotach państwowych. No a skoro na te pieniądze, które przypłyną do nas mają iść między innymi też właśnie na tę transformację cyfrową, co prawda nie jakaś bardzo duża część, ale jednak, no to ASECO jest też moim zdaniem ciekawą spółką, no bo biorąc pod uwagę właśnie te różnego rodzaju duże kontrakty, nie wiem, Cruz, ZUS, Ministerstwo Finansów na tego typu cyfryzację, to tutaj głównie mówimy o tym, że takie kontrakty wygrywa albo ASECO, albo czasem na przykład Komar, więc tutaj nie ma zbyt dużej konkurencji. No, a tych kontraktów może być coraz więcej. Także dla mnie ASECO ląduje na miejscu czwartym, mimo że to nie jest absolutnie oczywisty wybór. No i teraz będzie podium, i jeżeli chodzi o podium, no to tutaj muszę o czymś powiedzieć. Jeżeli chodzi właśnie o ten cały ranking, też sugerowałem się troszeczkę tym, o czym mówiłem w przypadku spółki ASECO, czyli o tym, że jednak te pieniądze w dużej mierze trafią do budżetu państwa, więc mogą na tym skorzystać z spółki, które też są z tym budżetem państwa powiązana. Myślę, że tutaj ta analogia jednak będzie występowała. I tutaj, jeżeli chodzi właśnie o niektóre firmy, no to są branże, które mocniej skorzystają na krajowym planie odbudowy, i wybierałem takie firmy, które są stabilne finansowo, ale w których też ten udział państwa jest. Moim zdaniem będzie to jednak przewaga. Wiem, że wiele osób może się z tym akurat nie zgodzić, ale moim zdaniem zdecydowanie będzie to przewaga. A więc, wracając do tego rankingu, na miejscu trzecim spółka Polimex Mostostal. I jeżeli chodzi o Polimex Mostostron, no to jest spółka z branży no też generalny wykonawca budownictwo z tym, że bardzo szeroko rozumiane budownictwo. No bo tutaj mówimy, że to jest m.in. energetyka i to jest w tym momencie największy udział, jeżeli chodzi właśnie o portfel zamówień energetyka. To jest też nafta, chemia, gaz, produkcja, budownictwo, infrastruktura, także szeroki obszar, jeżeli chodzi właśnie o Polimex. Dlaczego akurat Polimex? No, ze względu na to, że oni mogą między innymi przerabiać na przykład elektrownie czy elektrociepłownie, które w tym momencie są zasilane węglowo, na między innymi gaz albo jakieś inne paliwa alternatywne. Oni też się tym zajmują. No a to wpisuje się właśnie w to czyste powietrze, chociażby mamy wmurowanie kamienia węgielnego, podbudowę bloków gazowych PGE, elektrowni Dolna Odra. Mówimy też o tym, że Polimex nawiązuje strategiczną współpracę z liderem branży jądrowej i ja wiem, że w tym KPO nie ma zapisanych bezpośrednio inwestycji właśnie w energetykę atomową, no ale jednak wpisuje się w to właśnie w tę zmianę energetyczną. No i oprócz tego idąc tym kluczem, o którym wcześniej mówiłem, też trzeba pamiętać o tym, że Polimex Mostostal jest dosyć specyficzną spółką. Kilka razy państwo wyciągnęło rękę właśnie do spółki Polimex Mostostal, które no miało ciężkie czasy w swojej, swojej karierze i to trzeba przyznać, że kilkukrotnie miało te ciężkie czasy. I w tym momencie, patrząc chociażby na akcjonariat Polimexu, no to 60, prawie 6% mają tutaj spółki Enea, Energa, PGE i PGNIC, czyli te, które są zależne od skarbu państwa, więc patrząc tutaj z tej perspektywy, to też moim zdaniem jest plus, jeżeli chodzi o te przyznanie tych środków z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego Polimex Mostostal u mnie jest na miejscu trzecim. No, a miejsce drugie, na miejscu drugim jest spółka PGE. PGE czyli też spółka, która ma duży udział w Skarbu Państwa, ponad 60%, no prawie 61%, jeżeli chodzi właśnie o ten udział w Skarbu Państwa. I to jest plus, jeszcze raz powtarzam, plus jeżeli chodzi o KPO, bo tak ogólnie tutaj myślę, że moglibyśmy o tym podyskutować, czy to jest jednak plus, czy to jest minus, taki duży udział w Skarbu Państwa. W każdym razie, biorąc pod uwagę tylko Krajowy Plan Odbudowy, dla mnie zdecydowanie plus. No i PGE to jest spółka, która bardzo dużo płaci na... Kontrakty do emisji CO2, ze względu na to, że w dużej mierze to jest spółka oparta na węglu. Elektrownia Bełchatów, to jest elektrownia oparta na węglu i to jest największa w Polsce elektrownia. Więc, no, patrząc na PGE to trzeba przyznać, że ich czeka największa zmiana technologiczna, największa zmiana właśnie na to, żeby być tą spółką zieloną, no bo w tym momencie oni są można powiedzieć bardzo mocno z tyłu i w tym już momencie, już yy, teraz się to dzieje, to znaczy już cały czas te nowe projekty jakieś wiatrowe są yy, czy fotowoltaiczne są tam realizowane. No aczkolwiek to wszystko musi przyspieszyć i chociażby na przykład spółka mówi że ma ambitne plany. W momencie tworzenia KPO PGE zgłosiło zainteresowanie finansowaniem 24 projektów o łącznej wartości 74 miliardy złotych tutaj mówimy o tym, że zgodnie ze strategią PGE do 2030 jedna czwarta inwestycji będzie finansowana ze źródeł zewnętrznych, pozyskanie między innymi na przykład z KPO, więc patrząc na to z tej perspektywy też myślę, że spółka PGE zdecydowanie będzie ogromnym beneficjentem tego programu krajowego planu odbudowy ze względu właśnie na to, że ona potrzebuje się w tym momencie Zmieniać, więc pieniądze do niej pewne popłyną. Z drugiej strony też pamiętajmy, że mamy duży udział skarbu państwa. No i zostaje miejsce pierwsze, a na miejscu pierwszym już spółka, która nie ma u siebie skarbu państwa, udziału w skarbu państwa, ale myślę, że bardzo mocno na tym wszystkim zyska. No patrząc na ten podział tych pieniędzy, można zauważyć, że jeszcze z jednego segmentu tutaj absolutnie nic nie, nic nie dałem, jeżeli chodzi o te spółki. Myślę, że tutaj dużo lepiej to widać. O ile mówiliśmy o czystym powietrzu, o farmach wiatrowych, czyli o tych najważniejszych sprawach, właśnie odnośnie. Tego krajowego planu odbudowy podziału, no to jeszcze nic nie mówiliśmy o rozwoju kolei, więc na miejscu pierwszym spółka, która myślę, że w tym będzie wiodła prym, czyli Torpol. Torpol, spółka niewielka, jak na polskie warunki, 400 milionów. Tutaj trzeba przyznać, że mamy taką konkurencję na giełdzie, no bo jest i Torpol, jest i Trakcja, jest i ZUE, spółka mniejsza, ale też która, y, która inwestuje właśnie w kolej, jest i spółka Compremum, która w to wchodzi, jest Budimex, który też ma swój segment kolejowy i tutaj mocno zastanawiałem się w dużej mierze właśnie między Torpolem a Budimexem, ale stwierdziłem, że skoro Torpol to jest niemalże wyłącznie nie w 100%, ale niemalże kolej, no to oni na tym mocno zyskają. A to jest spółka, która ma ponad 400 milionów złotych w kasie, więc jest bardzo bezpieczna. W tym momencie narzeka na brak kontraktów, i te kontrakty przyjdą, jeżeli rzeczywiście będą pieniądze z KPO. No bo jeszcze raz patrzymy, że ten rozwój kolei 16 miliardów właśnie z KPO, więc uważam, że spółka, która jest silna fundamentalnie na tym rynku kolejowym, bardzo mocno będzie mogła zyskać. Pamiętajmy o tym, że też rząd chce budować to CPK a CPK to też oznacza ogromne zmiany w połączeniach kolejowych, właśnie to, żeby do tego CPK można było dotrzeć, no i też Torpol może w tym brać udział, no a podejrzewam, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy też mogą tam popłynąć, więc biorąc pod uwagę właśnie Krajowy Plan Odbudowy, na miejscu pierwszym u mnie Torpol. I to był mój ranking. Oczywiście subiektywny, tych spółek, które y, mocno zyskają na krajowym planie odbudowym, no trzeba przyznać, że wziąłem takie jedno dosyć kontrowersyjne założenie, to, że te spółki z udziałem skarbu państwa albo które no w akcjonariacie mają spółki, które z kolei mają udział w skarbu państwa, będą większymi beneficjentami niż inne. Ja wiem, że można się z tym nie zgadzać. No, można też się zgadzać. W każdym razie, daj mi znać, co ty sądzisz właśnie o tym rankingu i jakie ty firmy widzisz takie, które właśnie skorzystają na tym KPO. Fajnie, żebyśmy właśnie się wymieniali tymi spółkami, które mogą skorzystać na tym, że te pieniądze popłyną do Polski. Z tym, że jeszcze raz podkreślam, ja nie sądzę, żeby to było szybko. Naprawdę, tutaj rząd mówi o jesieni. Uważam, że ten 2022 rok to jeszcze będzie rok bez krajowego planu odbudowy, aczkolwiek zobaczymy jak będzie. Dawaj znać w komentarzu, co o tym myślisz i jakie ty spółki tutaj widzisz, biorąc pod uwagę te najlepsze spółki, właśnie które zyskają na KPO. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. Cześć. Trzymaj się.